Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć i czem Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050 na koniec lutego, gdzie ponownie widzimy się na Warszawie Zachodniej, ale tym razem pokażę Wam torowisko, dzięki któremu pociągi linii SKM, S4 i S40 będą mogły jechać z Piaseczna bezpośrednio zarówno do Legionowa, Wieliszewa czy do Warszawy Głównej, bo nad tym chyba wszyscy mieszkańcy Piaseczna czekają, aż w końcu pociągi linii SKM, czyli szybkiej kolei miejskiej, w ramach której bilety są w ramach WTP, czyli dużo tańsze niż na kolei mazowieckie, będą dojeżdżać właśnie do samego Piaseczna. Aktualnie pociągi jadą już również na tej linii, ale skręcają za stacją Warszawa Służewiec, bo jadą bezpośrednio lotnisko Chopina. Teraz te pociągi pojedą dalej prosto, ale to będzie osobna linia. To będzie linia S4. Ale zanim o tym, najpierw trochę tego, co się faktycznie dzieje tutaj na torowisku, bo tutaj też trochę się tego dzieje. Oczywiście nie może zabraknąć początku od obiektu MZ3, który właśnie w tym momencie widzicie. Tutaj prace trwają teraz przy budowie wyjazdów z jednej i z drugiej strony, jak i również przy zabezpieczeniu terenu, aby się oczywiście nic nie usuwało. Aktualnie tutaj już są oddane do użytku w teorii 3 tory, które możemy tutaj zobaczyć, natomiast wszystko będzie dokładnie już w pełni działać dopiero od rozpoczęcia funkcjonowania tego nowego wiaduktu, który właśnie powstał, który jest obiektem MZ1 i za chwilę do niego dojdziemy. Tutaj pociągi, tak jak powiedziałem przed chwilą, będą jeździć po trzech torach, nie jeżdżą jeszcze aktualnie po trzech torach, aktualnie jeżdżą po jednym właśnie pod obiektem MZ2, który właśnie w tym miejscu powstaje. Tu jeszcze zanim przejdę do tego kolejnego, powiem tylko wyłącznie, że ten poprzedni, który przed chwilą widzieliśmy, on będzie służyć w przyszłości głównie do tego, żeby pociągi mogły wyjechać bezpośrednio ze środka Warszawy Zachodniej, z części stacyjnej na Warszawa Czyste i w przyszłości też pociągi będą mogły tędy wjechać na linię dużych prędkości do Łodzi, niezależnie od tego, czy powstanie centralny podkomunikacyjny, czy nie. Natomiast tu mamy kolejny wiadukt, obiekt MZ2, który umożliwi przejazd bezpośrednio pociągów właśnie zarówno z peronu 9, czy peron 8, 7 czy 6 na linię radomską, czyli w kierunku Radomia. To właśnie teraz tutaj powstaje, ale jak widzicie, na razie nie ma tutaj jeszcze zamontowanych żadnych torów na wiadukcie, znaczy na tym obiekcie. Jest co prawda jeden tor, który jest na dole, on umożliwia właśnie przejazd pociągom z właśnie tych peronów 7, 8, 7, 6 pod tym wiaduktem i pojechać dalej w kierunku Łodzi, Krakowa, no wszystkich tych linii, które jadą bezpośrednio teraz przez Pruszków na tej relacji. Tu też widzicie, że na tym obiekcie powstają specjalne, znaczy już są zamontowane barierki, no i oczywiście wszelkiego rodzaju sygnalizacja świetna, semafory i tak dalej są już zamontowane, bo one są po prostu konstrukcją tego całego obiektu, no bo nie można tutaj oczywiście później wjechać palownicą i wbić tego. To wszystko jest jako jedna całość, tutaj trzeba jeszcze trochę ziemi podsypać, jak widzicie. I po tym zakręcie po łuku będzie wjeżdżać właśnie w ten najsłynniejszy wiadukt, o którym dzisiaj mówię. Czyli wiadukt M01, który powstaje nad linią właśnie w kierunku Pruszkowa, czy by w kierunku Sochaczewa, a na górze jest linia radomska. Wcześniej tu oczywiście był już wiadukt, ale wyglądał zupełnie inaczej. Nie było to tak widowiskowe wydarzenie właściwie, bo to po prostu był obiekt paronawowy, chyba czteronawowy, jak dobrze pamiętam, gdzie pociągi jeździły dołem, a na górze po prostu był przejazd. Teraz jest to faktycznie wiadukt, a nie konstrukcja, dzięki czemu pociągi wyglądają bardziej widowiskowo, jak jadą tak właściwie. Przy okazji na dole nie ma też żadnych podpór, więc jest dosyć duża swoboda, jeżeli chodzi o ustawienie torowiska na dole. No i chyba najważniejsze, na górze został zamontowany rozjazd na obiekcie i z tego co wiem, przynajmniej ja wiem, to na obiekcie stadowym jest to pierwszy tego typu obiekt. O tym mówiłem, tego typu rozjazd. O tym mówiłem już w poprzednim filmie, jak był montowany bezpośrednio. Też w międzyczasie, kiedy byłem w Zakopanem, były już robione na nim próby obciążeniowe właśnie lokomotywami. Nie mogłem niestety przyjechać,
Trochę mi szkoda, ale sam musiałem odpocząć właśnie trochę wtedy, jak byłem zakopany, więc no tak to. Też tutaj widzicie z drugiej strony, właśnie od linii Nadomskiej, która w tym miejscu wjeżdża na ten wiadukt tymi dwoma torami, że torowisko już jest, sieć trakcyjna jest i ogólnie większość prac jest tutaj już właściwie gotowa i zakończona. Tak jak mówiłem, trwały już kluby obciążeniowe, a skoro wszystko jest właściwie na dobrej, prostej, to znaczy, że wszystko się tutaj zgadza. Nie będzie tutaj oczywiście żadnego przejścia dla pieszych po tym wiadukcie, to jest tylko wyłącznie wiadukt kolejowy, o tym już parę razy mówiłem. No i on się trochę też rozszerza właśnie w kierunku Warszawy Zachodniej, ponieważ jest ten rozjazd i dzięki temu pociągi w przyszłości będą mogły wjechać bezpośrednio na kolejny obiekt, czyli M02, po którym właśnie te pociągi będą mogły wjechać na Warszawę Zachodnią, właśnie w tam perony 7, 8 czy 6, które aktualnie są, a w przyszłości oczywiście na pozostałe perony podmiejskie i dalekobieżne. Natomiast teraz powiem o SKMC, bo tutaj przelecimy się jeszcze kawałek dalej, żebyście mogli zobaczyć, jak trwają prace faktycznie przy poszczególnych torach. Natomiast domyślam się, że duża część z Was jest zaciekawiona właściwie, jak te SKM-ki będą działać. Są dwie linie, S4 i S40. S40 będzie jeździć tylko i wyłącznie w dni powszednie, S4 będzie jeździć wszystkie dni tygodnia. S4 jeździ co godzinę i S40 jeździ też co godzinę, co oznacza, że obydwa te pociągi są tak ustawione, aby jeździły łącznie co 30 minut. Dojazd do Warszawy z Piaseczna będzie zajmować mniej więcej 20 minut, więc całkiem bym powiedział, że niezły wynik. No i chyba najważniejsze jest dla Was, kiedy zostanie to uruchomione. Ponieważ jedna linia jeździ tylko w tygodniu, druga linia jeździ we wszystkie dni tygodnia, to ta we wszystkie dni tygodnia już zaczyna kursowanie swoje od 12 marca, czyli całkiem niedługo. I będzie kursować w relacji, i to całkiem ciekawej, wszystkie stacje, które są po drodze, na tak jak mówię teraz te stacje, są, na nich się zatrzymuje ten pociąg. Czyli Piaseczno, Warszawa Służewiec, mamy też Warszawa Aleje Zimskie, dalej mamy Warszawa Zachodnia, peron 9, ten trochę oddalony bardziej od całej stacji. Dalej cała linia obwodowa, czyli Warszawa Młynów, Warszawa Koło, czy dalej Warszawa Gdańska, no i tam już bezpośrednio do Legionowa i z Legionowa do Wieliszewa. W ten sposób będzie jeździć linia S4 w przyszłości. Tutaj z tego co wiem, od czerwca mają być już pociągi jeździć dalej, od 11 czerwca do Zegrza Południowego. Czy tak będzie? Nie wiem, ale faktycznie ambitne całkiem plany. Byłoby miło, gdyby tak się udało to zrealizować. Dalej mamy drugą linię, która będzie jeździć na tej samej relacji, z tym, że będzie jechać od Piaseczna do Warszawy Głównej przez Warszawę Zachodnią, czyli żaden z tych pociągów nie będzie jechać przez Warszawa Śródmieście, a na Warszawie Zachodniej właśnie z S40 będzie można się przesiąść do pociągów, które będą jechać do metra przez linię średnicową, czy już nie mówiąc o takim ważnym elemencie, linia S4, która właśnie będzie jechać do Legionowa i Wiliszewa, będzie przejeżdżać przez drugą linię metra, bo przejeżdża przez przystanek kolejowy Warszawa Młynów, więc tam na spokojnie przesiadki będą mogły być do realizacji. Tak to będzie wyglądać w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że taki film się podobał. Tu w międzyczasie widzieliście teraz łącznik WKD, który powstał na okres zamknięcia peronu pierwszego na Warszawie Zachodniej, więc pociągi będą tutaj jeździć do Reduty Ordona właśnie nie wahadłowo, tylko po dwóch torach. Natomiast to było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Ja tylko przypomnę, że wspierający mogli już zobaczyć część tych materiałów w formie live'a na żywo. No i oczywiście do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Na ekranach końcowych macie link do mojego Discorda i w opisie. Cześć!